Konin 95,8 Radio Konin 95,8 FM. Na 27 kwietnia wyznaczono termin przesłuchań stron i świadków w procesie o ochronę dóbr osobistych, który Bożena Brzezińska wytoczyła Krzysztofowi Dobreckiemu. Jest to echo publikacji Dobreckiego w Przeglądzie Konińskim w roku 2005. Pojawiła się tam wówczas zapowiadana plakatami informacja, że Brzezińska była współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Obrona próbuje przekształcić tę sprawę w proces lustracyjny. Nie pozwolimy na to, mówił pełnomocnik Powódki. Ponadto w sprawie tej należy oceniać fakty, a nie opinie świadków, jak chce to czynić obrona. Dlatego wnioskujemy o nieuwzględnianie wniosków o przesłuchanie świadków. Faktem jest, że Bożena Brzezińska spotykała się z funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. Należy rozstrzygnąć, jaki był charakter tych spotkań. To ustalenie kluczowe dla rozstrzygnięcia tej sprawy, odpowiadał obrońca Dobreckiego mecenas Marek Markiewicz. Pełnomocnik Przeglądu Konińskiego, również pozwanego w tej sprawie, zauważył, że nie można dowodów traktować instrumentalnie. Funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa raz może być koronnym świadkiem obrony, a innym razem, jak określił to adwokat Brzezińskiej, jest członkiem zbrodniczej organizacji z poprzedniej epoki. Dodajmy, że funkcjonariusz, o którym mowa, a z którym według akt IPN-u spotykać się miała Bożena Brzezińska, ma być jednym z pierwszych świadków przesłuchanych 27 kwietnia. Konin 95,8 Radio Konin 95,8 FM.